Mistrza Świata, już nie pamiętam. Jest bardzo ciekawa historia w tym turnieju, bo jeden z uczestników tego turnieju był ochroniarzem na poprzednich edycjach Gromdy. Przyglądał się z najbliższej odległości temu, co się dzieje. Gleba, dokładnie tak. Patryk Tołkaczewski to jest chłopak, tak jak Mariusz powiedział, który ma ogromne doświadczenie w przyszłości amatorskie, bo sam mówi, że stoczył około 150 walk amatorskich. Był reprezentantem Polski, był uczestnikiem Mistrzostw Europy w boksie. Trenuje chyba w Pomorzaninie Toruń, jeśli się nie mylę. Także wrócił do tego sportu, bardzo poukładany, spokojny, mówi, że stroni od ustawek ulicznych, natomiast doświadczenie w walkach posiada i chce sprawdzić się w nowej formule walki. Już w ringu powiedział, że to, co widział w ringu na Gromdzie, pokazuje, że może tam znaleźć swoje miejsce. Kawał chłopa i zobaczymy, czy to uda się przenieść do ringu, czy te umiejętności pomogą. Też jest przygotowany mentalnie, bo postał blisko tego ringu, poobserwował tych zawodników, wychwycił pewnie plusy i minusy, bo plusy, minusy, mówił. Niuanse, także no jest gotowy. Ale powiem wam, że on próbował wielokrotnie, jak się dostać na Gromdę. Po prostu nawet wstydził się zapytać Tysona, żeby po prostu go tam wkręcił. I tak szef ochrony Protego Security, który nas wspiera przy Gromdzie, i podchodzi do mnie: Mariusz, wziąłbyś tego chłopaka, bo naprawdę jest warto. Ja mówię: słuchaj, no zobacz, no, za mały tutaj na tych chłopów, nie? No mówi: słuchaj, naprawdę jest dobry. Ja mówię: nie, teraz nie da rady, nie? Przychodzi następny turniej: Mariusz, wziąłbyś, proszę cię, żeby wziąłbyś go na ten. No ja mówię: słuchaj, na razie nie da rady, mówię, muszę z zarządem to ustalić. No i wiesz, no i Patryk sam później się odezwał do Marcela. Marcela, myślę, Marcel jako prezes, wiadomo, podjął decyzję i Gleba jest na Gromdzie. Słuchaj, myślę, że jeszcze